Hej, Sylwia z Poker Break, a koło mnie Dominik. Dominik jest mistrzem, jeśli chodzi o turnieje towarzyszące głównemu turniejowi RedBet Hunter. Dominik, powiedz, co dzisiaj wygrałeś? Co dzisiaj wygrałem? Dzisiaj wygrałem bardzo, ale naprawdę bardzo emocjonujący turniej. Uwaga, o dziwo nie w pokera, ale w piłkarzyki. Atmosfera była naprawdę nieziemska, rywalizacja do samego końca. Też brałam udział? Też brałem udział, potwierdzam. I naprawdę się świetnie bawiliśmy. Tak się złożyło, że udało nam się wygrać naprawdę po zaciętym meczu, ale prawdę mówiąc, walka trwała do samego końca. Nie udało się, byli po prostu najlepsi. Jak Sylwia mówi, tak faktycznie może było. Co mi innego wystarczy powiedzieć. Daliśmy radę. Łamałeś też asy. To było wczoraj. To było wczoraj, w dniu wczorajszym. Powiem szczerze, otwarcie, jeśli chodzi o te łamanie asy, trzy rozdania, trzy razy pod rząd udało się na river złapać decydującą kartę i no i wejściówka na Pragę w grudniu jest moja. Z kim przyjechałeś? Przyjechaliśmy z przyjaciółmi z Poznania, trójka grała dzisiaj w dniu finałowym. Każdy skeszował, ale bez jakichś tam większego sukcesu. A komu kibicujesz w głównym turnieju? Oczywiście komuś z naszych. W sensie Polakowi. Polakowi. Ja również kibicuję Polakom. Pozdrawiamy? Pozdrawiamy. Wszystkich kibicujących. Wszystkich kibicujących. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.